Cześć kochani, witajcie na kanale. Chyba jestem ostatnią osobą w internetach, która jeszcze pokaże podsumowanie zeszłego roku i ulubieńców skrapowych. Każdy już ma plany zrobione na ten rok. Moje, szczerze mówiąc, jeszcze się doprecyzowywują. Coś tam mam w głowie, jakiś zarys, coś bym chciała, ale o tym jeszcze będzie czas mówić, nie dziś. Jeśli chodzi o podsumowanie zeszłego roku, powiem Wam, że to był dla mnie taki intensywny rok, ale też radosny. Udało mi się zrealizować jedno z moich założeń, takie, które już dosyć długo za mną chodziło, a mianowicie to, że nauczę się robić kwiatki. Nauczyłam się robić kwiatki z papieru, pokochałam kwiatki papierowe całym sercem i już sobie nie wyobrażam, żebym mogła ich nie robić. Więc po prostu no, wygrały. Próbowałam się polubić z foamiranem, no foamiran to kompletnie nie jest moja bajka, także tylko i wyłącznie papier. No chyba, że ktoś zrobi dla mnie kwiatki z foamiranu, no to tak. Okej, okay. Jeżeli chodzi o takie szczęśliwe rzeczy jeszcze, no to słuchajcie, dorobiłam się mojej pracowni w końcu. W lutym przeprowadziliśmy się do naszego domu, więc od lutego jestem szczęśliwą posiadaczką własnego konta. Nie pokażę Wam go jeszcze w całości, tutaj możecie widzieć część, bo jeszcze ta pracownia żyje swoim życiem, jeszcze ją tutaj doszlifowuję, że tak powiem. Chciałabym jeszcze zrobić dwie rzeczy, takie, które są mi potrzebne i dopiero wtedy będę Wam mogła ją pokazać. Nie pokazuję jej od razu, choć bardzo, bardzo bym chciała, bo chciałabym Wam pokazać pracownię, która jakby sprawdza się. Ja oglądając sama różne filmy na ten temat, czyli osób, które pokazują swoje miejsca pracy, zwracam też uwagę na różne rozwiązania. No i chciałabym Wam pokazać właśnie pracownię, która dla mnie jest funkcjonalna, która mi się sprawdza. W ogóle zobaczcie. O ludzie, a w temacie podsumowania zeszłego roku to oczywiście ta fryzura też była najczęściej moją ulubioną w trakcie pracy, w pracowni, także ulubieniec roku, ale dzisiaj taki niesforny, no dobra, trudno, będę się śmiała teraz, nie? Musicie znieść taki po prostu odstrzał, no nie ogarnę go, nie ogarnę, on żyje swoim życiem, trudno. No, więc tak, jeszcze trochę cierpliwości, pracownia będzie gotowa w takim stanie, że będę chciała i będę Wam mogła ją pokazać z czystym sumieniem. Jeżeli chodzi jeszcze o zeszły rok, to zaczęłam organizować warsztaty, z czego też się bardzo cieszę. Natomiast ostatni warsztat był chyba w sierpniu, jakoś tak. I od połowy, mniej więcej od połowy roku, przestałam. Musiałam sobie poukładać w głowie pewne rzeczy, przeanalizować różne sprawy. Powiecie, doszłam do takiego momentu, że po prostu zaczęłam za dużo od siebie wymagać, wielu rzeczy w jednym czasie. No a wiadomo, że jak tak jest, to człowiek czasami nie daje rady i po prostu potem była tylko frustracja i wszystko było nie tak, jak ja chciałam i to mi się nie podobało i po prostu też nie wiem, czy zauważyliście, być może osoby, które mnie obserwują, tak, troszkę się wycofałam z Facebooka i Instagrama, ale wracam do Was w tym roku, także już wytyczyłam sobie tor, którym chcę iść. Więc mam nadzieję, że ten rok będzie taki bardziej owocny, jeśli chodzi o moje zadowolenie z tego, co robię. Jeżeli chodzi o ulubieńców, pokażę Wam to, tak patrzę, czy tutaj wszystko rozłożyłam, ale chyba tak. Jeśli o czymś zapomniałam, to Wam dopiszę w opisie. Pokażę Wam rzeczy, które ja najczęściej używałam w tym roku. To nie będą rzeczy jak na przykład, nie wiem, gilotyna, kość do bikowania, linijka ołówek. To są podstawy. Ja Wam pokażę rzeczy, które najczęściej gościły na moim biurku z takich jakby dodatków. Jeszcze fajna rzecz, która mi się zdarzyła w zeszłym roku,
to było to, że w końcu z takich moich planów zaczęłam się trochę więcej bawić mediami. I powiem Wam, że no trochę przepadłam. Naprawdę świetny relaks, świetna forma. Nie każdy media rozumie, nie każdy media lubi. Nie każdy może wiedzieć, po co się tworzy takie rzeczy. Ale to jest tak cudowne pole do artystycznego wyżycia się i pokazania uczuć, emocji, że naprawdę polecam, polecam, tylko ostrzegam, można się zagubić, przepaść. Po prostu mediów jest tyle i tyle możliwości, tyle technik, że naprawdę można stracić głowę. Więc ja Wam pokażę tylko takie najważniejsze rzeczy. Jeżeli interesują Was takie totalne podstawy, typu właśnie tablica do bigowania, gilotyna czy trymer, czy kleje, no to odsyłam do wcześniejszych lat. Tam robiłam takie podsumowania na początku, gdzie właśnie pokazywałam wszystko od totalnych podstaw. Jeżeli jeszcze chodzi o ulubieńców, to nie będę się też skupiała na papierach, tekturkach, dlatego, że ja współpracuję w DT różnych firm i to też był taki fajny czas. W zeszłym roku cały rok współpracowałam z Agaterią, z Craft O'Clockiem. Pod koniec roku jeszcze dołączyłam do zespołu Świata Pasji. I to też bardzo fajny czas, ale wiadomo jest, że jak się współpracuje z na przykład producentem papierów, no to większość prac powstaje właśnie na tych papierach. Jeżeli oglądacie mój kanał, znacie moje prace, to wiecie, na jakich papierach pracuję, bo ja zazwyczaj w filmie o tym mówię. Więc tutaj sobie już daruję takie drobiazgi. Jeżeli chodzi jeszcze o podsumowanie zeszłego roku to i początek tego, no to mogę Wam powiedzieć, że nadal jestem w zespole Świata Pasji, nadal jestem w zespole Agaterii. Z końcem roku zakończyłam współpracę z Craft O'Clockiem. Po prostu i tak to była tak trudna dla mnie decyzja. Całym sercem po prostu Craft O'Clock zajął moje serce, po prostu. To było moje pierwsze DT. Przygoda trwała 3 lata, więc no, sentyment pozostanie chyba już na zawsze. Bardzo się cieszę na tą współpracę, na to, że ona była. No ale pora iść dalej, iść do przodu. W tym momencie już wiem, że będzie kolejna współpraca. Nie mogę Wam jeszcze powiedzieć jaka. Dowiecie się już niedługo, zapewne, ale mam nadzieję, że też będę mogła fajnie Was poinspirować. No, no to dobra, no to co, idziemy do tych ulubieńców, nie? Bo miał być krótki wstęp, a ja tu już prawie 10 minut gadam. Także zapraszam Was, pokażę Wam produkty. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, wątpliwości, będziecie chcieli coś doprecyzować, to oczywiście śmiało możecie mi pisać o tym w komentarzu. No i zapraszam Was gorąco do subskrypcji tego kanału mojego, co by się mógł rozrastać, bo chciałabym trafić do dużej ilości ludzi. No chyba każdy twórca tworzący na YouTubie czerpie zadowolenie i satysfakcję z tego, jak kanał się rozrasta. A jeszcze, kurczę, no widzicie, bo to są takie podsumowania. Ja sobie tego nie zapisałam w ogóle i tak mi teraz przychodzi do głowy na szybko. Z fajnych rzeczy, które zdarzyły się w zeszłym roku. Słuchajcie, słuchajcie. Prowadziłam warsztaty na dzień scrapbookingu. Prowadziłam warsztat na Art and Craft i w ogóle jak ja mogłam o tym zapomnieć i Wam o tym nie przypomnieć. Zapomniałam, ale mi się przypomniało w czasie. Także to też było super doświadczenie. No i oczywiście brałam też udział w kartkowym YouTube Hopie. I to chyba tyle z takich większych akcji. No, chyba tak. Także to też naprawdę fajna sprawa. Dobra. Zmieniam kamerkę i lecimy teraz z ulubieńcami. No to Was tutaj zapraszam. Tych ulubieńców nie mam jakoś szczególnie dużo. Tak naprawdę starałam się wybrać to, co faktycznie w moich pracach się pojawiało. No to dobra, zacznę od takiej podstawy, bo nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy mówiłam o tym w zeszłych
podsumowaniach. To są nożyczki od Tima Holtza w dwóch rozmiarach, piątka i siódemka. I ja wiem, że są ci, co je kochają i ci, co je nienawidzą. Ja mam wersję z ząbkami. Mi to absolutnie nie przeszkadza. Ja już się nauczyłam ciąć tak papier, żeby te ząbki mi jakby nie utrudniały i nie przeszkadzały. Mam je w dwóch rozmiarach. Te używam do takich, po prostu do wycinania, do precyzyjnego wycinania elementów papierowych, a ja po prostu jestem uzależniona od wycinania. Mam mnóstwo powycinanych elementów, nawet śmiem twierdzić, że w takich ilościach, że nie jestem w stanie tego przerobić, ale to jest silniejsze, ja nadal wycinam, wiecie. Także jeżeli coś z Was nie cierpi wycinać, a potrzebuje większej ilości, to dawajcie znać, ja powycinam bardzo chętnie. No i tutaj większe, tymi większymi drobne elementy tnie mi się jednak troszkę gorzej niż tymi, te są cieńsze i mniejsze, dlatego te do elementów, ale te do docinania jakichś tam innych rzeczy i powiem Wam, że do tego stopnia jestem zadowolona z tych nożyczek, że kupię sobie jeszcze dziewiątki, na pewno to zrobię. Więc tu mamy nożyczki od Tima Holtza. Co dalej Wam tu pokazać? Może tu. Jeżeli chodzi o robienie kwiatków, bo o tym Wam właśnie mówiłam, ja dużo robiłam tych kwiatków w zeszłym roku, więc zdecydowanie w ulubieńcach tego roku, czyli rzeczy, które używałam najczęściej, przepraszam Was bardzo, jest pianka do formowania kwiatuszków. Ja tutaj wyciągnęłam po prostu tak tusze, to nie są tusze, które ja najczęściej używałam akurat, znaczy jeśli chodzi o barwienie, to Distressy, to tak. I jeszcze używałam, powiem Wam, trochę tych tuszów z Actiona. Też się fajnie do kwiatków sprawdzają. Natomiast to nie jest tak, że te kolory najczęściej. Po prostu tak wyjęłam, żeby Wam pokazać. Choć muszę przyznać, że moje ulubione to są te dwa. Victorian Velvet i Millet Lavender. Zdecydowanie bardzo fajne kolory. Delikatne. Takie jak ja lubię. No a jeżeli jesteśmy w temacie robienia kwiatków, no to też dudka kulkowe. Dudka obowiązkowo. I obowiązkowo metalowe. Przerobiłam już drewniane. Mam chyba dwie wielkości drewnianych. Czasem je używam, ale to bardziej tak jak gdzieś tam dopnąć klej, czy no nie tak do kwiatków. Dlaczego? Dlatego, że metalowe kwiatki, metalowe kulki, przepraszam, nie zostawiają śladów. Natomiast te drewniane, one się barwią od tuszy, robią się po prostu brudne i potem niestety to się odbija na kwiatkach. Zdecydowanie metalowe. Jeżeli ktoś chce robić kwiatki, to polecam naprawdę całym sercem. Nie jest drogi taki zestaw, więc to też nie jest jakaś inwestycja bardzo kosztowna, no a te dudka, no to mamy ze sobą, no nie wiem, czy jest w stanie coś się z nimi stać, więc można powiedzieć cały czas. Jeżeli jeszcze jesteśmy w temacie kwiatuchów, to moje odkrycie to jest odwrócona pęseta, czyli taka, którą trzeba nacisnąć, żeby się otwarła i puścić, żeby trzymała. Świetna ta pęseta jest właśnie między innymi przy robieniu kwiatków, czy przy zabawie z tekturkami, jak chcemy coś embosować. Nie musimy męczyć ręki, żeby trzymać, wiecie, zwykłą pęsetkę, no to musimy, o, pokażę Wam, gdyby ktoś jednak nie wiedział, musimy zwykłą pęsetkę, żeby przytrzymać coś, no to trzymać, wysiłek dajemy tutaj, ręką trzymamy. Natomiast tu sobie chwytamy i możemy dowoli działać. Więc naprawdę też polecam tą odwróconą pęsetkę. Jeżeli chodzi o kwiatuszki, jeszcze pociągnę temat, no to ulubieńcem zdecydowanym środki. No tutaj mam tylko jeden rodzaj środeczków pokazany, ale to chodzi po prostu o to, że środki, przeróżne środki do kwiatów, najczęściej kupowałam w Kreatikonie. Też kupowałam ze strony Fiori od Agi Cebuli. Tam możecie znaleźć już takie nawet gotowe.
jakby paczki uzupełniaczy do kartek i środeczków do kwiatków, więc no, wybór jest ogromny teraz na rynku. Mam też środki z AliExpress. No to zależy, czego potrzebujecie, w jakim stylu robicie kwiatuszki. I jeszcze jeśli chodzi o wykrojniki, to tak, zdecydowanie najczęściej 3, 4, 5 te. Ja nie pamiętam, one są chyba od Lady Design. Ale powiem Wam, że nie jestem pewna na 100%. Więc te bardzo pięciolistne, bardzo, bardzo uniwersalne. Wiele kwiatów można z nich zrobić. Bardzo lubię te i te. To są wykrojniki z Agi Artu. One mają piękne żyłki. Bardzo fajnie po tym, jak tuszujemy, wychodzi, no tak naturalnie ten kwiatek wychodzi, bo te liście są, te płatki są takie z żółkami. Bardzo, bardzo fajny efekt. I tutaj mam jeszcze takie, właściwie to kupowałam w takim większym zestawie na AliExpress, ale z tego co kojarzę, takie stokrotki, czy to słoneczniki, nie wiem, w Craft Passion można kupić też. Tylko nie wiem, czy one są tak idealnie zaokrąglone na równo, nie jestem pewna, ale właśnie te wykrojniki też bardzo lubię. Ja po prostu przerabiam resztki papierów skrapowych właśnie na kwiatki, ewentualnie z zwykłego papieru, który barwię sobie tuszem, te kwiatuszki robię, ale właśnie te wykrojniki mi najczęściej pasowały. Jeżeli chodzi o kwiatuszki barwione tuszami, no to zobaczcie, takie cuda. To jest właśnie ten z Agi Artu, trójpłatkowy. Bardzo naturalnie, fajnie kwiatuszek wygląda. Wszystkie żyłeczki pięknie widać. Ten też jest z Agi Artu. I tu jest właśnie środek z AliExpress. A te różyczki są robione z tych okrągłych, tych pięciopłatkowych, których nie byłam pewna, skąd one są. Więc takie rzeczy mi tutaj powstają. A jeśli chodzi o resztki skrapowe, to już Wam pokazuję. Zobaczcie. Też można sobie zrobić takie fajne kwiatuchy. To jest właśnie z tych takich, nie wiem, czy to stokrotki, czy słoneczniki. To też jest z Agi Artu. I tutaj ten pięciopłatkowy różyczka. Więc to zdecydowanie najczęściej w mojej pracowni w ostatnich roku było, bo ja po prostu pokochałam robienie tych kwiatków, naprawdę. Dobra, odkładam to. Jeżeli chodzi o stemple, to zdecydowanie ten stempel z Agaterii, dlatego że ja sobie go odbijałam, embosowałam na kalce, białym pudrem do embossingu i nie znajdziecie go u mnie użytego tak w całości, ale on jest świetny do tego, żeby sobie go pociąć na mniejsze części i poupychać w kompozycji. Jeżeli jeszcze chodzi o wykrojniki, to to też jest z Agi Artu, wykrojnik listki i ten wykrojnik zakupiłam pod koniec roku, chyba to był październik. Ale wycinałam nim już i powiem Wam, jestem zachwycona. No, ja już nieraz wspominałam, że kocham liście. Tutaj mam piękne listki i na pewno w jesiennych pracach, bo to takie jesienne, chociaż też w innych można wykorzystać. Ale na pewno pojawią się w tym roku w większej ilości. Jeżeli chodzi o uzupełnienia kompozycji na kartkach czy w albumach, to tak, zdecydowanie gnieciuchy. Ja tutaj troszeczkę Wam tylko pokażę, bo nie ma sensu przecież każdego koloru wyciągać i całych zapasów. To są wstążki Old Fashion Ribbon i ich używałam naprawdę praktycznie w każdej pracy. I pokochałam właśnie też te zapychacze. To są zapychacze kupione właśnie u Agi Cebuli. Takie suszki z kuleczkami. I tutaj, nie wiem jak się to nazywa, powiem Wam, takie korzonki. To naprawdę świetnie wygląda w pracy. Naprawdę.
bardzo fajny efekt, świetne uzupełnienie kompozycji i też takiej przestrzenności nadaje kartce. Albo albumowi, no w zależności co, czy w ogóle jakiejkolwiek innej pracy, tak? W zależności od tego, co robicie. Jeśli chodzi jeszcze o kwiatuszki, do środków kwiatków, czy do posypywania kompozycji, bardzo taki drobny, mieniący brokat. Chciałabym, żebyście to zobaczyli, ale nie wiem, czy się uda. On tu ma takie bardzo szklące drobinki, bardzo fajnie wygląda i szklane mikro takie kuleczki z 13 arc. Też pięknie dzięki temu kwiatuszki wyglądają na takie jakby oszczonione troszeczkę, więc to też super sprawa. No dobra, i przechodzimy teraz do mediów. Z takich najbardziej podstawowych mediów to uwielbiam Spendartu lekką pastę modelującą. Tutaj już akurat mam końcówkę, jeśli w ogóle coś jeszcze tu wyskrobię. No, praktycznie pusty pojemnik. Może coś jeszcze wyskrobię, zobaczymy. Ale już kolejna w drodze, także zapas będzie uzupełniony. Uwielbiam, naprawdę gorąco polecam Wam tą pastę. Jest jak śmietanka, szybko wysycha, fajne efekty daje. No i gesso białe, no chyba najczęściej gościło, chociaż bardzo polubiłam się też z czarnym gesso w tym roku. I wiele moich prac powstało też właśnie z czarnym gesso, więc to takie podstawy, podstawy. Uzupełnienia to są kuleczki 3D. No po prostu ja mam tak, że jak mam na coś po prostu, coś mi podpasuje, coś mi fajnie wygląda i odpowiada, to używam tego notorycznie. I tak było właśnie w przypadku kulek. Wszystkie prace gdzieś tam dodawałam te kuleczki. Tu mi się już kuleczki kończą, ale tak jak mówię, już dostawa za niedługo będzie, bo już są zamówione, więc polecam Wam, bo one się nadają nie tylko do projektów mediowych, ale też ja bardzo często w kartkach używałam właśnie jako uzupełnienie kompozycji z kuleczki. I coś, co świetne też do uzupełnienia, Galaxy Flakes, to akurat mam taki kolor, ale one występują, te Galaxy Flakes, w przeróżnych kolorach, więc można sobie dobrać pod kolor naszej pracy, jaką potrzebujemy. I to też jest po prostu bardzo, bardzo wydajne. Nie potrzeba tego bardzo dużo, a jest spory pojemnik, więc polecam Wam też, bo fajna sprawa. Kolejna rzecz to jest odkrycie no, drugiej połowy tego roku. Efekt rdzy z 13 arc razem z odczynnikiem. To jest naprawdę bardzo fajny efekt rdzy. Na kanale Świata Pasji będziecie mogli za niedługo zobaczyć mój film z tym proszkiem. Ja do tej pory efekt rdzy robiłam farbą z takimi drobinkami. A tutaj jest coś innego, coś nowego dla mnie było i bardzo fajny efekt daje, jeśli chodzi o strukturę i kolory, więc polecam Wam też właśnie ten efekt. Upsi. To, co pokochałam, to są Color Glow. To są akwarele metaliczne takie. I no, tutaj mam akurat jeden pojemniczek, bo chodzi tylko o to, żeby Wam pokazać. Moja kolekcja jest trochę większa i zapewniam Was, że jeszcze się powiększa. Naprawdę świetne. Ja uwielbiam w ogóle media wodne. Ale lubię też na przykład tak jak tutaj macie liquid acrylic, to jest też medium wodne, które można sobie wodą rozcieńczyć i można się bawić wodą, dopóki nie wyschnie, bo Color Glow będzie Wam reagował z wodą nawet po wyschnięciu. Jak naniesiecie wodę, to on dalej będzie reagował, natomiast liquid acrylic po wyschnięciu już nie reaguje z wodą. Więc dwa takie różne media, ale bardzo je lubię. Jeśli chodzi też o medium wodne, to mgiełki z Distressa. Też mam kilka kolorów. Tutaj jeden dla pokazania, a on też jest wodny i też będzie cały czas reagował z wodą, tak jak te Color Glow.
ale jeśli chodzi właśnie o farbowanie prac, to są takie, które ja lubię najbardziej. Mgiełki właśnie Color Glow i Liquid Acrylic. Jeżeli chodzi jeszcze o wykańczenie pracy, no to woski. No nie mogło się obyć bez wosków. Czy to woski z Pendartu, czy to woski z Primy. Uwielbiam, czy niezależnie, czy w słoiczkach, czy w tych tubkach. Bardzo, bardzo lubię wykańczać pracę woskami, więc woski musiało się też pojawić w ulubieńcach roku. No i odkrycie moje w tym roku, czyli gel press. Ja mam na razie taką małą płytkę. Możecie też na kanale Świata Pasji zobaczyć, jak się tą płytką bawić, bo robiłam taki filmik. Naprawdę świetny temat, jeżeli chodzi o relaks i o kombinowanie i próbowanie nowych rzeczy. Można się fajnie pobawić, osiągnąć fajne efekty. Mało tego, można wykorzystać media, które mamy w domu, bo gel press jest przystosowany do tego, że można korzystać z różnych mediów na nim. No i wałeczek do tego oczywiście przewidziany. Więc tak, mała płytka, no to oczywiście na mniejsze prace, ale są płytki w różnych wielkościach tak naprawdę, więc w zależności od tego, do czego potrzebuję, czy też na kartki, żeby sobie porobić tła, czy do art journali, no tak naprawdę można korzystać do wszystkiego. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Ja wiem, że to jest oklepane, ale tak faktycznie jest. No i to powiem Wam praktycznie tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców. Chciałabym jeszcze tylko dodać, że z racji tego, że właśnie w tym roku mam swoją pracownię, to urządzam ją jeszcze tak po troszku, jeśli chodzi o organizację przy Dasi. I bardzo, ale to bardzo polecam Wam organizerki z Agaterii. Ja mam w swojej pracowni kilka. I są to i półeczki na mgiełki, i pudełeczka na szablony, i pudełeczka na stemple, i jeszcze organizery też, no tu patrzę, odwracam się do tyłu, żebym tu o niczym nie zapomniała, i na mniejsze, i na większe, także to jest też bardzo, bardzo Wam polecam, bardzo fajna sprawa. Jeżeli macie możliwość gdzieś sobie takie organizery ustawić i korzystacie z nich, też mam te pojemniczki na biurko, także to też był zdecydowanie w tym roku mój ulubieniec, bo naprawdę składałam te organizery, ozdabiałam je, no i ciągle ich używam. Okej, chyba wszystko. Mam nadzieję, że jakieś rzeczy tutaj Wam wpadły w oko. Tak jak mówię, to są takie już rzeczy nie podstawowe, ale mimo wszystko myślę, że znajdzie się ktoś, komu się to spodoba. Albo zaciekawi, może tak, jakiś produkt, bo nie musi się podobać, może zaciekawić. Jeżeli tak jest, to dajcie znać. No i do zobaczenia, kochani, w kolejnym filmiku. Pa, pa, pa!